Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Patryk. Siema. Cześć. Witajcie, ogółem żniwa na Wabrostach na pełnej, jak Ta, widzicie. normalnie na pełnej kurwie. No nie przeklinaj, poszumiałem. Dobra, łogi, dym, lecimy. Ogółem bizonem sobie haratatatatam rzepak. Mamy rurwę, tego widzicie ładny stolik do rzepaku rolmaka. Ogółem w niedzielę był live, jak ktoś nie był, no to tam się trochę działo. Tak, Tutaj dym agurki były. sobie posadziłem, kupiłem sobie sadzareczkę do ziemniaczków, elegancką. Jeszcze kombajn dopiero jak mi przyjedzie. Kupiłem też nowe pole, numer 10, tam do góry. Co tam jeszcze? Sąsiad mi oddał pieniądze w końcu. Tak, Co tam chlewnie jeszcze? postawiłem, Chlew chlewnie postawiłem. nie postawił i się znowu zadłużył na pół miliona. No i co? Co tam jeszcze? Plany są na nowy ciągnik, co tam jeszcze? Dziękuję za piękną aktywność pod ostatnim odcinkiem, bo tam wbiliście ponad 50, chyba 5 łapek w górę i bardzo dużo komentarzy, za co szczerze dziękuję. Pozdro, odrzymali ciągle, pozdro, Łukasz. Ta. No, lecimy sobie rzepakiem. Rzepak bardzo dobrze sypie, jak mi się wydaje. Sąsiadowi na pewno Tak, gorzej. mi również, no dobrze sobie sobie. Bardzo dobrze, naprawdę, już mam chyba coś koło 30 paru ton. Ja nawet, ja w jednym obiadku tam 5 ton. A to licho ci sypie, serio. Pierdolisz tam, patrz. Mówisz. Mówię. Nie przeklinaj Patryk, bo ten tak nieładnie. I ogólnie Może. ten, zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje. Dzisiaj wam pokażę, myślę, jak to wyglądają właśnie żniwa rzepaczane u mnie. Dawno rzepaku nie było u mnie na gospodarstwie, lecz powraca ta uprawa do łask po długiej Do przerwie. czego? Do łask. Co to jest? No, że z powrotem ją uprawiać będę i w O, ogóle. nie znam tej pasady. No. I ten, co tu jeszcze No mam to chciał. jest kilka troszkę chodzi. I co chciałem jeszcze. Nie chodzi. Aha, okej, sorry. Jeszcze co tam bym chciał wam ludziska powiedzieć? No, dzisiaj wam pokażę trochę z koszenia właśnie, trochę z odwożenia na magazyn, trochę z podgarniania na magazynie i może coś tam jeszcze się z obory dobra. Z transportu właśnie TMR-u do koryt i robienia TMR-u. I może jeszcze coś jutro się dogra ze sprzedaży mleka, no to już jutro. Dobra, jeszcze aby czas na 5 damy, żeby było elegancko. W ogóle mam 134 tysiące litrów mleka, więc pozdro, pozdro, ładnie krowy dają. Zimą mi zaczęły dawać mleko. Nie wiem, czy tu we wiosnę był odcinek jakiś, Patryk? Był. Nie, ostatni był siewy na jesieni. Aha, no ostatni to był jesień, tak. Jo, kurde. Nie! Nie, a no właśnie, no w sumie no. Tak trochę rzadko nam te odcinki się Bo nagrywa. live był ten. Jo, live był ostatnio w niedzielę. Dzisiaj mamy poniedziałek, a ten odcinek dostanie się na wtorek, myślę, bez problemu. I pamiętajcie o tej łapce w górze i coś w komentarzu możecie napisać. Ja w komentarzu I możecie. pamiętajcie o głosowaniu na nasz film w Tak, konkursie Duna ze swojej roli. w komentarzu będzie przypięty link. I jak ktoś doszło do tego momentu, to niech napisze hashtag live w komentarzu, będę wiedział, czy ktoś w ogóle ogląda te odcinki. No, ale statystyki mówią, że tam oglądają ludzie, także no. I możecie No. napisać jeszcze w komentarzu, czy wam powiadomienie przyszło. I czy wbiliście z powiadomienia, czy gdzieś tam znaleźliście kanał, a jak ktoś znalazł kanał i się podoba, no to zapraszam do subskrypcji oczywiście. Przede wszystkim, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o subskrypcję. Tutaj jak widzicie, rzepaczek już Ale 5 ja wam godzin powiem działa. jedno, mnie tak gardło boli, że mnie boli gardło. No, Patryka boli gardło, jeszcze mniej się odzywa niż zwykle. No, z 8, Ale kurwa. tak to tu, Kurde. kurde, dokładnie. Kurde, dobra, sorry, no. Elegancko. I coś tam miałem jeszcze mówić, ale tak, buzię darcho pognie przed nagrywaniem. No chętnie bym No. wam to wkleił na początek, ale mówi, że nie, No, no wy mi to gardło, to musicie sobie tak, wiecie. za trzecim razem, dopiero za trzecim podejściem nagrywamy teraz. Ale nie, Tak. wam powiem, że bizonik w rzepaczku, miód, malina, bez Czy sieczkarni nas co lepszy? prawda, ale to tam, to zostawimy do jesieni albo do wiosny i to se przeminie na spokojnie. I będzie bajlando, riki taki, tiki taki i kaszanki. Dobra, tutaj jak widzicie. Richie straki, edici taki, o. Jak widzicie, tutaj taki zrobię manewr, żeby właśnie mieć brzegu jeszcze o tak sobie narzucę. Weź ze mnie przyjdź na pole. Pewnie powiecie, że tak nikt nie robi. No właśnie, tylko zbiornik wysypię, to przyjdę. Nie powiecie, że nikt tak nie No. robi, że się tak obcina, ale ja po prostu mam zbiornik i wolę sobie do przyczepy kombajnów podjechać, niż odpalać tą 60 i podjeżdżać, ponieważ jestem Zagrzebiałem. sam i dlatego. Zagrzebiałem. Jeszcze krowy mi się wycieliły zimą. Jeszcze widzicie, jaka pryzma gnoju, masakra to jest. Dobrze mi są. A cielaki oprząta żegnę? Proszę? Cielaki oprząta żegnę? Normalnie. Ty już dostałeś, O, gdzie? ty już zostałeś i stąd. Dobra, jak widzicie, bajzonik.
gaszone normalnie fajki są. O kurde. Pawilon się przyda do Bizona, ale myślę, że na przyszły sezon już Bizona pożegnamy. Zobaczymy. Co chcesz kupić, sąsiad? Raczej Forshrita, bo... Ta a mój klas będzie na sprzedaż, jak coś, to tam możesz a kupić. A mój klasa, bo... Tak... Sieczkarnia mi męczy, bo trochę... Za dużo tej są... Teraz za dużo mam areo na taką małą ilość krów. Co prawda teraz jest ziemniaki jeszcze w płodozmian idą i rzepak. To myślę, że to się jakoś wyrówna. A rzepak by sieczkarni tak trochę średnio, bo ta talerzówka potem ciężko ma teraz... Ja mieć. Tam sieję co rok kukurydzę na tym samym tak, poru i dobrze. Ale to orzesz, a ja nie orzę, bo... No, bo ja mam czas, żeby sobie orać. No po rzepaku aż tak nie trzeba orać, bo lepiej jest pole i nie jest takie ubite tak jakby. Ja to po rzepaku będę orał ten... Bo jak pada deszcz, to będę... Na wiosnę. Po rzepaku będziesz orał? Nie, w sensie, no nie, no ale na wiosnę tam talerzówką zrobię do siał. No sąsiad chyba będzie... A ty wszystko będziesz capował tym kukurydzą na przyszłym? No tak, tak. Ja nie mogę. Sąsiad świnna kupił 150 no. Sztuk. A chlewnie ma na 300. Braku pieniędzy. 200, na 200 świn. Na 200 świn. I ogólnie możecie w komentarzu, teraz już pewnie nie ląda, ale w komentarzu możecie napisać, co tam byście sobie chcieli, żebym jakiś ciągnik kupił, jak ktoś ma jakieś propozycje, to chętnie wysłucham, ale i tak raczej postąpię po swojemu. Mam już takich w sumie trzech faworytów, albo czterech nawet, bo jest John Deere 4, John Deere 6, kierowiec i jeszcze taki jeden jest ciągnik, taki właśnie duży, przegubowy. Albo tamten... Co, jest tylko normalny? No nie, no bo coś, ja, coś. No ja chcę coś z dużym zapasem mocy mieć po prostu. A co ty będziesz robił takim czynnikiem? No nie wiem, do kierowca to jakąś talerzówkę 4 metry bym miał jak już w sumie do tego, no. No talerzówkę 4 metry albo jakiś gruber taki duży i siewnik myślę, nie? Taki też duży. Ale raczej to mi nie wypali, bo po co mam kupować kierowca, skoro mogę kupić coś mniejszego i bardziej kompaktowego. Bo mam ciasne podwórko, bo ten kierowca nie wiem czy w ogóle gdzieś bym do garażu wjechał, bo tu znajomy ma w real life. John Deere sobie kup. Znajomy ma tutaj w życiu realnym kierowca, to ma problem gdzie schować na zimę go. W jeden garaż się wcisnął, ale tam jest tak ciasno, chłopak mówi, że pozdrawiam Piotka, jak wygląda ogólnie. Takie ubraszki, panie, takie. To Bolo mówił, a nie Piotr. No wiem, że nie Piotr. Taki rzepok. Taki rzepok, no. Ale nie no, cyk, fuch, sąsiad, jak tam ci idzie, cięcie rzepaku? Dobrze idzie, fuch. Dobrze, cyk, rzepaku. Ja teraz rzepak go bolę, może jutro z rana pojadę w pszenicę, albo dzisiaj jeszcze trochę jadę, to na słomę, nie? A resztę tymi, no jeszcze sąsiada będę wynajmował, bo... Skoszę u siebie, to mogę do ciebie jechać. Bo na sieczkę mi przyjedzie to skosić wszystko i na sieczkę prawie całą pszenicę w tym roku, bo słomy coś za dużo mam. Ale jeszcze pomyślę właśnie, czy to wszystko na sieczkę, czy jak to zrobić. Ogólnie lawetę do balotów planuję wymienić w najbliższym czasie. Nie wiem, czy to będzie w tym sezonie, czy w następnym. Czy może po sezonie. Zobaczymy. Czy pomiędzy sezonami, o tak powiem. Dobra, widzicie wózek jeszcze do Bizona mi się udało znaleźć. Fuck, fuck, fuck. No weź to mnie z pizzą się trochę pokazać, może no, tak rapide. Innym. Pracują. Jakieś większe sprzęty albo coś. Pracują leniwce. To leniwce. No bo ten, skończyłem kosić, to teraz Bizona zaparkuje to na podwórku i mogę przyjeżdżać na przechodzenie. No, podwórko niby takie ciasne, a jeszcze miejsca. Sąsiad mówi, gdzie ty takie ciasnotę tutaj robisz. A ja tu mam... Sucho, jeszcze... ale swojsko. Nie wiem, tam Rafał na pewno, ale tutaj ogółem wyjdziemy mojej pszenicy i op, idziemy w pszenicy. A widzicie jak ten sąsiad zasiął? Masakra. Dobra, to wina siewnika. Złum ten siewnik masz, fest. Usługa to usługa, chcę kupię nowy siewnik już poku. Zazdrość. Też nie wiem, czy robię chyba siewnik do zboża, bo w tak się tylko kukurydza to nie wiem. Mój grubszy. Chyba, że mi się opłaci, rzepak się opłaci, to mój grubszy. Zobaczymy. Co grubszy? Rzepak. Gdzie ty jesteś? Na końcu pola. Matko błosko, patrz ta. Gdzie jaki kawał ma tego pola? Rura jak w Bizonie cały czas otwarta. Jo, a potem jak kuzyn będzie miał wytartą od kukurydzy. No boż. No serio mam taką wytartą. Wie. I cyk, cyk. Z Jeglera stół. Ja mam polski stół, bo mako. Widzę, dobra, jedziemy 60. Widzicie, poczciwa maszyna w transporcie, wszędzie ona chodzi. W transporcie. W nawodzach, w opryskach. Złum jakich mało, naprawdę. No, nie do zajechania maszyna. Patryko odporna. Tylko John Deere.
No tylko John Deere, ale na kredycie ho pokwierdzi. Ja przynajmniej no i co? Jestem 63 koła na plusie i jedziemy. Na jakąś szóstką jeździsz śmieszno, moja jest, że... Nie, bo czwórką teraz jadę. Ale, a, no hej, sorry. No, mam dwie czwórki i szóstkę. W sumie mam więcej garów niż ty na gospodarstwie, także no. No, tworzymy sobie stodołkę, trochę na wylot przelecimy. Dobra, to się podgarnie potem. Elegancka sztyrta rzepaku. Widzicie, z 50 ton tego myślę, że to będzie. Tak. Dobra, teraz tym jakąś cofnę tą przyczepą. Fucking shit. Gdzie tu przez ściany mi się jeszcze wysypało, ale to tam sobie podgarnę po odcinku, czy jakoś tak. Elegancko. Patryczku, co tam jeszcze powiesz? Ciekawego, co chyba nie mam. Nie masz wędy, no. Nie wiem, co powiedzieć za bardzo. Nie będziesz komentował tej sytuacji. Tak, dokładnie, plus 8. Boże, więcej wywiozę na felgach tego, na kołach rzepaku niż ten, niż przywiozę na przyczepie. Realizatora przyczepą przestawiłem, ale na centymetry przeszło. Dobra, odstawimy sobie tu przyczepkę, bo będzie trzeba jeszcze lecieć teraz zaraz pod paszowóz się przepinać, te emery robić i na dół lecieć, tak o. Dobra. Ja Michał potem kościć tą pszenicę, czy nie? Proszę? Mam ci potem kościć tą pszenicę, czy nie? No potem, tak. No śmiało, ona spokojnie, śmiało można kościć. No to o zima jest taka. A kamień tam nie masz obok? Nie wiem, ty siałeś, to ty powinieneś wiedzieć, czy są... Czy... No właśnie, ja nie wiem, bo ja mam wał rurowy, tak wiesz. Gdyby był pakiera, to by ten kamień nie było zwart. A nie połamał, nie pogiął ci się? Nie. No to dobrze, tu nie ma kamieni. No, Bo to polskie to by się mogło... A może coś zrobił, żeś powkładał te pręty, byś coś poprzywiązywał do kłosów i teraz się popsuje kompanie. Nakrętki do kłosów były przywiązane. No to normalnie. Widzicie, ale fajna animacja tych drzwi jest, to do paciach i się trzymają. Fajnie. To jest arena. Ojej, dobra ludzie, będziemy się widzieć, jak to będzie TMR no. Kręcony, myślę, albo w sumie nie. W sumie 200 IQ Place, teraz se podgarnę rzepak i polecimy zaraz sobie TMR kręcić. W ogóle nie mam jakoś tak ten wenę do mówienia, a Patryk siedzi cicho, typowo. No, bo ja tak nie wiem, ja się nie znam jak tak mówić, tak ciekawie. Tak? Tak. A czemu ty masz taką całą niską ocenę? Kto ci tak powiedział? No właśnie, za wysoko mam może. Sam to tak powiedziałem. Ty, a ja... Dziecko, kto ci tak powiedział? No sam tak powiedziałem. Sam tak powiedziałem. Jak ty nie wie o co chodzi, to wie o co chodzi. No właśnie. No no, laba labusia w szkole z Patryczkiem była. Ta, normalnie. W ogóle zobaczymy jak to wygląda. Jak ktoś widzi jakiegoś srebrnego scenika, nie? To niech nie lepiej nie wsiada. Boże. To Rafała na pewno. Bo dzieci porywa. Dzieci. Na rejestracjach, no. Nie, PPL jakieś tam. P1. P1. Nie, mów dalej. P1 Bumper, albo P1 Złodziej. P1 Grabark. To ogólnie ktoś, kto ma w okolicy, ma ten, takiego fajnego samochód, taki duży, nie? Chyba jakiegoś BMW to jest, nie? No. Ma rejestrację Pomidor. Pomidor? No serio, PO Midor. Ciekawe, ale gdzie? W twojej okolicy, czy gdzieś tu w okolicy? No, tak, w mojej bardziej. Nie wiem, ale czasami go widzę. No nie wiem, no. Gdzie widzisz? No nie wiem, no na drodze. Aha. Ale u ciebie na wsi, czy u mnie na wsi? U mnie. Aha. Często się z nim mijam, z zatorem. Z zatorem? Tak. Ja ciekawe, kto to ma. Może ten... Nie wiem, jakiś pomidorosz. Pomidory, no. Coś tam. Może, kto to może być. No, jeszcze lecimy sobie po kiszoneczkę na pewno. Panie, takie buraczki, panie, takie buraczki. Pamiętajcie o owce w górze. Tak, a propos. Ale nie no. Ten kejsik w sumie ludziom powiem, że pójdzie niedługo na sprzedaż. W jego miejsce się coś kupi, takiego właśnie z turem, ale zobaczymy jaki to będzie jeszcze konie, jakie to będą. Patryk, co mówisz, jakie konie to będą? Szybkie czy wolne? Mechaniczne. Konie mechaniczne.
ale dryga tego. 600 kilo na tyle, nie? Jeszcze łańcuch, a ty na dwoje jedzie. Łańcuch za 40 koła. Kto wie o co chodzi, to wie o co chodzi. No pozdrawiam normalnie tego. Tego. Sioneczko. W kolejnym odcinku. Ta, normalnie. Hello. Dobra, ja kończę, bo nie dorobiony. Ta, normalnie. Ale my tu pieprzymy od rzeczy, nie? Masakra. No jak Damian na vlogach, nie? Kurde. Daj spokój, Patryku. Z Mikim się lepiej nagrywało, panie tobie? W sumie nie wiem, bo Miki też sobie mało mówił, ale czasem coś śmiesznego powiedział, nie to co ty. A, to chuj ci nawet, ty głupio smato. Ale nie przeklinaj, ty gówniarzu. Aha, dobra, sorry. Ja to sobie dokończę ten zamiarek robić, żeby ten film za długi nie był. Sorry, Landryniarzu. Dobra, makaroniarzu. Dobra, już nie wbadaj. Będziemy kończyć pomału, trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie. Na razie, trzymajcie się, cześć!